Natalia, jest taka piosenka, której słowa mówią, że po burzy przychodzi spokój. I mam pytanie, czy się przejaśnia, czy pioruny cały czas walą? Trochę tak jakby nie wierzę w ogóle w to, co się jeszcze dzieje. Jest... Po prostu tak jak napisałam, ja po prostu w nic nie wierzę na razie, nie? Jakby cieszę się, że tu jestem, jakby wiem, że jestem na treningu i... No ale nie wierzę w to, że może jeszcze to się wszystko udać. No tak jak napisałam, ja w nic nie wierzę, więc nie wiem, czy mnie ktoś zaraz nie wróci, jak już mi nie powie, że... No, słuchaj, żartowaliśmy znowu, nie? No, ten twój wpis dzisiejszy przerażający był. Te opowieści, kiedy boisz się wyjrzeć przez okno, kiedy śpisz w ubraniu, bo nie wiesz, co się wydarzy, no to brzmi tak, jakby więzień polityczny był uwolniony z jakiegoś potwornego więzienia albo z jakiejś Syberii, z jakiegoś gułagu. Kiedy ten niepokój, czy ten niepokój w ogóle może minąć? No nie wiem, no jakby, no odwalili kawał dobrej roboty, no myślę, że idealnie im wyszło to, co się dzieje ze mną, to, co myślę, to, jak to wszystko wygląda i jakby... Pierwsze, co... Robię, gdy się budzę, choć noce są ciężkie, bo po prostu nie wiem, no nie wiem, czy ja zaraz nie będę musiała wracać do tego Galaksy, hotelu, który się tak nazywał. No nie wiem, no budzę się i od razu łapię za telefon z myślą, że dostanę zaraz jakąś wiadomość w stylu albo, że jestem pozytywna znowu, albo, że... nie wiem, nie mogę wejść na trening, nie mogę startować. No śmieszne to jest trochę, no. A straszne z drugiej strony, także nie życzę tego nikomu, no największemu wrogowi, nigdy. To jest jak złamanie człowieka, natomiast twoja siostra wczoraj pięknie o tobie mówiła, która zapoczątkowała akcję NAT na maseczkę i w internecie. Mówiła, że ja oczekuję teraz od Natalii, że ona przyjdzie do tej wioski, wykrzyczy tą całą złość, coś rozwali, kogoś pobije i wszyscy jesteśmy na to gotowi, możemy nawet dostać. I pytanie, czy już to się wydarzyło? Czy jesteś gotowa już tą złość, te emocje zacząć wyrzucać? Ja bym się nie wypłaciła chyba, gdybym miała wszystko niszczyć tak po drodze. Nie wiem, no mówię, ciężko mi się na razie o tym też mówi, bo no nie wiem jeszcze, co się wydarzy, no jakby powiem tak, na razie jestem mega zmęczona, niedawno nie stałam na lodzie, nie trenowałam i jest mi ciężko. A to, że tu jesteś dzisiaj, to jest znak tego, że test wreszcie był negatywny, tak? Tak, o dziwo, 2 negatywne, nie? Śmieszna historia. Jestem w wielkim szoku. I nie wierzę w te negatywne tak samo jak w te pozytywne. A ty się czujesz chora? Bo wtedy, kiedy pamiętasz, tydzień temu rozmawialiśmy, mówiłaś, że jesteś okazem zdrowia. W ogóle nie masz ani kataru, ani kaszlu. Dzisiaj widzieliśmy na treningu, że trochę nos pocierasz. Troszkę jakiś taki kaszelek masz. Czujesz się gorzej? Czujesz się źle? Nie, czuję się cały czas tak samo. Wszystko jest okej. Teraz po prostu jest mi mega ciężko. Jestem po treningu i chciałabym chyba już pójść na rower, się rozkręcić trochę. Nie zatrzymuję, ostatnie zdanie. Kolega, który się łyżwiarstwem nie zajmuje, Michał Chmielewski, skokami się zajmuje ten chłopak, takie piękne zdanie ułożył. You are not alone. You are not alone. I trzymamy za ciebie bardzo mocno kciuki. Dziękuję. Dzięki.